Numer 65, mam na imię Darek. Jestem z Gdańska. No i jadę. Powiedz mi, co cię tu przygnało na tą wanowię? Bo jest po raz pierwszy. Jechałem pierwszą Wisłę, jechałem pierwszą Pomorską. Aha. Więc... jest wanoga. Czyli jesteś, że tak powiem, rozwalaczem pierwszych edycji. Tak, no zaliczyłem jedną, drugą, no teraz tą trzecią, mam nadzieję skończyć. No to teraz tych zawodów jest tyle, że pierwszych edycji jest cała masa różnych. No tak, ale to po tych rejonach prawie, że swoich, to Kaszuby. A, czyli wokół swojego śmietnika jedziesz. Wokół swojego śmietnika, logistycznie łatwiej to ogarnąć. Bo jednak jazda z południa kraju to już trzeba troszeczkę pokombinować. Ale okej jest. Ty jak oceniasz trasę właśnie? No myślę, że jest bardzo fajnie wybrana. Różna przede wszystkim. Ciekawa, no myślę, że pod takim walorem no turystycznym, powiedzmy, jest jak najbardziej super. Najfajniejszy moment z trasy? Najfajniejszy. Jak przestało padać. Okej. I tak, dzisiaj jest słoneczko wyszło. To co, słówko jakieś do organizatorów, jakieś przesłanie? No mam nadzieję po prostu, że jak po pierwszej edycji przyjdzie druga, na pewno. Znaczy ja tam dużo do poprawki nie widzę tam jakiś, ale zawsze tam jakieś korekty, pewnie zawsze organizator pewnie ma w planie. A w swoich przygotowaniach jakąś korektę widzisz w sprzęcie? No, powiem ci, że Wisłę i Pomorską jechałem na Góralu. Teraz pojechałem na Gravelu. Chyba drugi raz pojechałbym jednak na Góralu. Ten wyścig? Ten wyścig. Tak. Bo tutaj dużo ten deszcz i to błoto, nie? Dało. No tak. To jednak te szersze opony by się przydały. Tak. No to tu można by... No, ale to był taki niesprawdzalny jakby. No tak. To już dopiero wyszło na trasie. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę w takim razie. Do zobaczenia na mecie jeszcze.